STS Zakłady Bukmacherskie. Sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Godzina 19.20, kolejny odcinek, już 11 naszego jagiellońskiego podcastu Studio Słoneczna. Witam Państwa, kłaniam się bardzo nisko. Emil Kamiński, Jaga TV. A dzisiaj zapowiadanym przez nas gościem jest trener bramkarzy w Jagiellonii Białystok. Można powiedzieć nowy trener bramkarzy. Nowy stary chyba, to byłoby lepsze określenie. Piotr Grzybko. Cześć Piotrze. Cześć, witam. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Oczywiście. Piotrek jest z nami, tak jak już zapowiadaliśmy na czacie. Czekamy na Wasze pytania do Piotra, do naszego szkoleniowca. A będzie dzisiaj o czym porozmawiać. Czy istnieje białostocka szkoła bramkarzy? Na co stać Bartka Drągowskiego? Na co stać Bartka Maliszewskiego? Co może osiągnąć Xavier Dziekoński, a także wiele, wiele innych ciekawostek. Ale może najpierw zaczniemy od takiej rzeczy bardziej prozaicznej. Piątek, godzina 22.30 i w okolicach Słonecznej było słychać takie wielkie uff, w momencie, w którym sędzia Paweł Raczkowski zakończył zmaganie między Jagiellonią Białystok i Lechem Poznań. Czy również u Ciebie ten kamień z serca, taki głaz spadł z tego z serca? Na pewno, tak. Myślę, że nie tylko ode mnie, ale i też całego sztabu trenerskiego, pierwszego trenera, tak. Bo w wielkim stylu przygotowaliśmy się do tego meczu, tym bardziej mieliśmy troszkę, nie szło nam ostatnimi czasy, więc takie przełamanie na Lechu, tym bardziej, że lider, tak. Także bardzo się cieszyliśmy z tej wygranej, z tych trzech punktów bardzo nas, mówię, uradowały. Zresztą chyba było widać naszą radość sztabu trenerskiego, zawodników, zresztą i kibiców, którzy nas bardzo, bardzo mocno wsparli, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo naprawdę byli z nami, zanim się jeszcze mecz nie zaczął na dobre, już na rozgrzewce byli z nami i czuliśmy ich, mówię, takie gorące wsparcie, także super to było. Mhm. Piotrek, jeżeli chodzi o postawę bramkarza Pawelca Steinborsa, mam wrażenie, że w meczu z Lechem akurat on za dużo pracy nie miał. Duża chyba w tym zasługa była naszej defensywy. Zgadza się, tak. Nasz zespół, myślę, że bardzo dobrze zagrał, jeśli chodzi o taktycznie i organizacyjnie, tak. Paweł faktycznie nie miał tych za dużo szczerych interwencji jakichś czy w linii, ale myślę, że sama jego osoba, sama jego postawa, podejście dało mu i całej drużynie z linii obronnej taką pewność siebie. No i wsparcie przede wszystkim, tak. Myślę, że oni się też dobrze czuli, tak, mimo wszystko, że Lech nas presował, ale gdzieś tam pomagał im przy prowadzeniu tych piłek. Także myślę, że też jakieś tam swoje cegiełkę dołożył do tego. Zapytam Cię jako szkoleniowca, jako trenera odpowiedzialnego za szkolenie bramkarzy, na ile istotne dla zespołu jest posiadanie takiego, chyba też trzeba użyć tego słowa, mentora w szatni, jakim jest niewątpliwie Pawels. Do tej pory wszyscy pamiętamy Mariana Kelemena, który tutaj przychodził już mając uznaną markę, już mając swoje tytuły i był w Jagiellonii taką wartością dodaną. Zresztą nie bez przyczyny znalazł się w Galerii Sław. Teraz taką osobowością jest Pawels, który tutaj przychodzi jako zdobywca Pucharu Polski, jako zdobywca dwóch superpucharów, można powiedzieć tylko w cudzysłowiu, z Arką Gdynia, bo niewątpliwie zespół z Gdyni nie był żadnym ani razu faworytem czy meczu finałowego z Lechem, czy dwóch spotkań z Legią, a jednak wszystkie te spotkania potrafił wygrać. No i przychodzi Pawels jako chyba legendarny golkiper Arki Gdynia, który ma swoją uznaną markę w Ekstraklasie. Zdecydowanie, jest to bardzo doświadczony bramkarz i to łączy wiek z byłymi bramkarzami, tak, z Marianem, że ich wiek łączy i mega doświadczenie zarówno w polskiej lidze, jak i w innych ligach, tak? Paweł jest też reprezentantem Łotwy, tak? Więc jego doświadczenie i jego wsparcie zawodnikom nie tylko na boisku, ale też i w szatni naprawdę daje dużo, dużo dobrego, tak? Zarówno młodym zawodnikom, jak i starszym zawodnikom, tak? Wiele podpowiada, wiele mówi, motywuje, także ma co do powiedzenia, tak? Bo inną osobą jest troszeczkę Xavier, a inną on jest, tak? Inny też etap kariery zawodowej, tak?
Piotrek, przejdźmy może do ciebie, bo dla ciebie ten sezon w Ekstraklasie jest może nie pierwszyzną, bo w ubiegłym sezonie miałeś epizod na najwyższym poziomie rozgrywkowym, natomiast jest to niewątpliwie twój pierwszy taki sezon w Ekstraklasie, gdzie przystępujesz do niego już jako samodzielny trener bramkarzy, natomiast swoje musiałeś na tę szansę wypracować, swoje musiałeś, mówiąc trochę, odczekać, bo w Jagiellonii jesteś już 15 lat. Tak, w marcu zaczął się mój 15 rok pracy. Przyszedłem do 1 marca 2007 roku tak oficjalnie do klubu. No i tak szczerze mówiąc, krok po kroku te lata zaczęły mijać i szczerze mówiąc, tak obejrzałem dopiero w marcu, że to już zaczyna się mój 15 rok pracy. Tak? Także te szczeble praktycznie od żaka do seniora już przyszedłem. No w marcu miałem taką tak namiastkę tej Ekstraklasy, ponieważ tam kolega, tak, Jarek Tkocz miał COVID, więc jego zastępowałem przez 2 tygodnie. Było to super doświadczenie, ale myślę, że to nie było takie do końca, nie czuło się takiej Ekstraklasy, tak, no bo w tym momencie nie było kibiców, nie było takiej oprawy, nie było, nie czuło się tego, no to jest inne w ogóle granie, tak, bo wszystko się słyszy z boiska. No teraz niewątpliwie jest to mega docenienie, poczułem się taki doceniony przez swoją pracę w klubie. Ukłon oczywiście w kierunku zarządu, tak samo trenera Ireneusza Wambrota, który wziął mnie do sztabu, jestem bardzo tutaj wdzięczny w związku z tym, więc no naprawdę takie super wyróżnienie. Także bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Oczywiście jak dostałem telefon, czy jestem zainteresowany, tak, to na początek 2 dni niespania i myślenia o wszystkim. Czy podołam, czy nie podołam, czy dam radę, czy nie dam rady i wiele innych za i przeciw, no ale gdzieś tutaj też wsparcie mojej żony było, idź, spróbuj i w ogóle, i zresztą sam też chciałem spróbować, tak, zobaczyć, nie po to do lat pracowałem, żeby po prostu nie spróbować najwyższej i najpoważniejszej piłki, tak. Piotrek, twoja kariera, jeżeli chodzi o dojście do poziomu pracy w Ekstraklasie, przypomina taki trochę American Dream, czyli zaczynałeś na tym najniższym szczeblu, w najmłodszych rocznikach Akademii Piłkarskiej, jak to się mówi, swoje musiałeś odczekać, swoje musiałeś wyterminować, swoich wychowanków musiałeś wyszkolić po to, żeby dojść i znaleźć się tu, gdzie dzisiaj jesteś. Zgadza się, tak. Tu też należy wspomnieć, ja też jestem bardzo wdzięczny dla Tomasza Kulchawika, który prawie przez 10 lat prowadziliśmy zespół w Jagiellonii, 9-8 rocznik, między innymi, gdzie był już później z nami Patryk Klimala, między innymi mówię oczywiście. No i to Tomek mnie wziął, pociągnął jakby tak po części. Na początku byłem takim jego asystentem, wiadomo, wszystkie od wszystkiego robiliśmy, to, to i tamto. No ale z biegiem czasu i upływu mojego czasu w pracy w Jagiellonii jednak zaczęła się ta drążyć moja droga z bramkarzami tylko i wyłącznie, tak? Taka wąska moja specjalizacja. Wiadomo, zajmowałem się i tym, i tym, i tamtym, ale mimo wszystko gdzieś tam ta wąska specjalizacja już zaczęła później, już parę lat temu dobrych, kwitnąć, że jednak chyba tylko i wyłącznie w kierunku bramkarzy gdzieś tam pójdę. No i poszło już tak, tak, że od paru lat się zajmuję już tylko bramkarzami. Wcześniej w Celiotce, później drugi zespół, czwarta liga, trzecia liga. No i teraz doszło już do tego, że jest Ekstraklasa. W ciągu tych 15 lat przez, można powiedzieć, twoje dłonie przewinęło się kilka takich bramkarskich diamentów. No dzisiaj najsłynniejszy z nich, można powiedzieć, taki produkt Jagiellońskiej Akademii, Jagiellońskiej Szkoły Bramkarzy, bo już tak się w zasadzie mówi w Polsce. Oczywiście Bartek Drągowski, który nie przez przypadek trafił do Fiorentiny. Dzisiaj jest, co tu dużo mówić, gwiazdą Fiorentiny, gwiazdą Serie A i coraz głośniej mówi się o tym, że za chwilę, że ta Fiorentina już się robi dla niego za ciasna, że za chwilę może trafić gdzieś dalej. Co ty jako szkoleniowiec, który patrzyłeś na niego jako na nastolatka, który gdzieś tam dorasta, który gdzieś tam rzuca się może jakoś nieporadnie na te piłki, dzisiaj patrzysz na te jego wyczyny w bramce, kiedy zatrzymuje strzały, czy Romelu Lukaku, czy Cristiano Ronaldo, czy chociażby Toniego Abrahama? Szczerze mówiąc, jak patrzę na niego teraz jako już dorosły mężczyznę, tak, ja go miałem jako dzieciaka. Oczywiście za długo go nie miałem, bo Bartek był u nas w tej akademii bardzo krótko, a później bardzo szybko awansował do pierwszego zespołu, wtedy za Michała Probierza, pamiętam, i z tego co wiem, to z Koroną Kielce debiutował w Ekstraklasie, chyba wynik 4-4 wtedy. Bartek miał bardzo i ma bardzo dobrą, taki psychicznie jest bardzo otwarty, jest bardzo mocny i jego wszelkie takie trudności, niepowodzenia jego w ogóle nie zdrażają i to jest, myślę, że jego największy atut, ale mimo wszystko praca, jeszcze raz praca. Musi do tego dołożyć bardzo dużą cegiełkę, jak ktoś
przypomnij sobie, Bartek pojechał tak do Fiorentiny, to przez pierwszy rok, półtora jego nikt nie słyszał i nie widział, tak? Nawet był poza kadrą meczową, tak? Przepracował, odczekał, zawalczył i no, powstał mocno i widzimy, gdzie jest teraz reprezentacja Polski i jest w jednym z największych klubów Europy, jest, tak? No właśnie, potwierdzasz tylko, że ten jego awans nie wziął się od przypadku. Nie. Mając, tak sobie przypominam, wielu zawodników, nie tylko z bramkarzy, ale i z pola, którzy mieli talent, tak, do gry, do piłki nożnej, i to zgadza się wszystko, ale moim zdaniem wszystko to musi być poparte ciężką pracą. Tytaniczną, bym rzekł, pracą, tym bardziej, że piłka nożna się tak rozwija teraz, w takich kierunkach idzie, że trzeba w każdej sferze pracować, zarówno mentalnej, fizycznej, psychicznej, regeneracja, odżywianie i wiele, wiele innych rzeczy, tak jak patrzę na to wszystko. Także myślę, że praca, jeszcze raz praca, bo nikt za darmo nic nie dostał. No właśnie, Piotrek, za chwilę zgrupowanie reprezentacji Polski. Ostatnio dużo się mówiło o Wojtku Szczęsnym, o tym, że nie daje odpowiedniej jakości, że być może się spala. Faktycznie zarzuca mu się błędy, czy chociażby na Euro, czy chociażby w ostatnim meczu z Anglią. Gdybyś ty dzisiaj miał wybierać, załóżmy, że na chwilę Paulo Sousa powołuje cię do swojego sztabu i mówi tak, no panie Piotrze, pan decyduje, ma pan tutaj trzech specjalistów, jest Drągowski, jest Szczęsny, jest Skorupski, kogo pan wybiera? Łatwo tak zapytać od razu, kogo wybrać, tak? Ale taka analiza bramkarzy to nie jest analiza z ostatniego meczu. To nie jest z ostatniego tygodnia, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu meczów. Jest często analiza ich ostatnich kilku lat, gdzie grali, ile meczy grali, na jakim poziomie. Tak, to jest taki też wykładnik tego, bo wiadomo, dyspozycja taka chwilowa to jest bardzo, bardzo istotna, tak, ale tu jest brane, weźmy pod uwagę, ile Wojtek sezonów w Arsenalu rozegrał, tak? I na jakim poziomie to jest na najwyższym Arsenal, poziomie. Arsenal, Roma, Juventus. Tak, już tu nie będziemy wymieniać, ale to się bierze też pod uwagę, tak? Łukasz Skorupski, ok. Bartek, myślę, że troszeczkę jeszcze może za krótko na tym top jest, tak? Jest wysoko, super, tak? Ale myślę, że no, myślę, że tutaj można byłoby już się pokusić o Bartka, tak? Bartek jest bardzo pewny siebie, ma bardzo dobrą aparycję, dobre warunki, myślę, że znakomicie czyta grę, więc tutaj naprawdę można byłoby się pokusić, tak? O to, żeby na Bartka postawić na tą jedynkę, tak? Skoro Łukasz Fabiański już tu kończy karierę reprezentacyjną. No właśnie, tak dzisiaj przygotowując się do programu policzyłem, że w zasadzie dzisiaj poza Primera División nie w każdej topowej lidze Europy jest jakiś polski bramkarz. W samej Serie A jest czterech, bo jeszcze jest do tego Idasiak, on jest obecnie tam rezerwowym w Napoli. Jest twój zresztą inny były podopieczny w Serie B, czyli Bartek Maliszewski, o którym jeszcze będziemy tutaj rozmawiać. Jest Łukasz Fabiański, jest Rafał Gikiewicz, którego myślę, że miałeś okazję przynajmniej jakoś tam poznać tutaj w Jagiellonii. Tak, Łukasz był w Jagiellonii, tak jest... że gdzieś tam widziałem go na treningu. Rafał, przepraszam, bo Łukasz jest z pola. Widziałem go, tak, także gdzieś tam z boku widziałem jeszcze, jak był młodszy dużo, tak. Właśnie, jest Marcin Bułka, jest grając już teraz w Kopenhadze chociażby Kamil Grabara. I mam pytanie, bo o ile tych topowych zawodników z pola w polskiej reprezentacji, umówmy się, nie jest zbyt wielu. Jest Robert Lewandowski, jest Piotr Zieliński i w zasadzie na tym taka lista się kończy. No może gdzieś tam jest Arek Milik, czy powiedzmy w tych kręgach włoskich Bartolo Carolinetti. Natomiast jeżeli spojrzeć na pozycję bramkarza, tutaj wybór jest bardzo, bardzo, bardzo duży, bo co by nie mówić, ci wszyscy goście po prostu regularnie grają w swoich klubach, w bardzo mocnych klubach, w bardzo mocnych ligach. I moje pytanie, z czego to się bierze, że my jako Polska jesteśmy w stanie wychowywać tak wielu klasowych bramkarzy? Z czego to się bierze? Myślę, że z takiego chęci, głodu, sukcesu, tak? Często kiedyś, jak człowiek przypomni, nikt nie chciał stać na bramce, tak? W dzisiejszych czasach bardzo wielu osób, zawodników chce stać na bramce. Obserwuję tak na przykład ostatnich 7-8 lat nawet to, jak wąską specjalizacją zrobiła się praca trenera bramkarzy. Przypomnę sobie pierwszą konferencję w Brzegu dla trenerów bramkarzy, która ładnych parę lat temu się odbyła, tam 7 czy 8 lat temu.
Było 20 trenerów bramkarzy. W tej chwili jest tam 140 przyjeżdża z całej Polski, tak? Wszyscy chcą się szkolić, wszyscy chcą się rozwijać. No i widzę, że to jest taki nowy nurt, tak? Niemalże już teraz przy każdym zespole, grupach juniorskich, mówię, w poważniejszych klubach jest trener bramkarzy, zarówno na treningach nie raz w tygodniu, czy tam nie dwa razy na dwóch jednostkach, ale jest często cały tydzień, tak? Jest na meczu jeden, na meczu drugim, więc myślę, że to idzie bardzo mocno do przodu, tak? Jak sobie człowiek przypomni wszystkich tych naszych bramkarzy, to od ładnych 30-40 lat mamy naprawdę cały czas gdzieś tam wychodzą ci bramkarze. Weźmy, czy tak Młynarczyk, czy Boruc wcześniej, Dudek, tak, Tomaszewski, tak, no wielu tych bramkarzy gdzieś było i coraz nowi wychodzą i sobie radzą w coraz to lepszych ligach. Także gdzieś tutaj coś jest, tak, mówi się o polskiej szkole bramkarzy, tak. Tak jak się słyszy, wielu trenerów z Europy przyjeżdża do Polski uczyć się wielu rzeczy, tak? Dlaczego tak pracujemy, na co zwracamy uwagę, na co mniej. Myślę, że tu się nie mamy czego wstydzić, tak? Bo mamy wizytówki, naprawdę mamy bramkarzy. Myślę, że jesteśmy zabezpieczeni najbliższe 10 lat, szczerze mówiąc. Mhm. A depczą kolejni bramkarze gdzieś, jak obserwuję tych młodych chłopaków, to naprawdę kolejni idą, którzy chcą, są głodni sukcesu, chcą się rozwijać, chcą iść do przodu i być top. Niedawno rozmawiałem z jednym z trenerów odpowiedzialnych za szkolenie bramkarzy w jednym z klubów Ekstraklasy. Mm-hmm. Powiedział, że w Białymstoku wykonuje się kapitalną robotę z bramkarzami. Zaczął wymieniać, że oczywiście jest Bartek Drągowski, Bartek Maliszewski, Ksawier Dziekoński, który teraz obecnie jest w pierwszym zespole, jest Miłosz Piekutowski, tak, oczywiście. Wszyscy wskazują właśnie na to i wiele osób jako tego głównego ojca, twórcę tego sukcesu wskazuje ciebie. No to są bardzo miłe słowa, tak? Z wszystkim pracowałem, tak? Mniej lub bardziej. Oczywiście tam od ponad roku, też trzeba wspomnieć, bo to nie tylko ja jestem w klubie, od ponad roku przyszedł do nas do pracy Andrzej Olszewski, kolejne nasze wsparcie, został Robert Kucharczyk zatrudniony na pełny etat, teraz doszedł jeszcze młody chłopak na moje miejsce, więc troszeczkę to się usystematyzowało, troszeczkę się to poukładało, więcej nas jest, więc myślę, że jeszcze większą pracę tutaj zrobimy wspólnie, tak? Gdzieś tam jesteśmy, cały czas współpracujemy ze sobą. Miło to słyszeć, te wszystkie słowa. Tak, z Ksawierem pracowałem w Akademii, teraz pracuję z nim w Ekstraklasie. Bartek Maliszewski też był ze mną w Akademii, też z nim pracowałem rok czy tam półtora. No i poszedł do Parmy, tak, no miło. Kolejny, no taka cicha, ten Miłosz Piekutowski, 2-6 rocznik, bardzo rozwijający się, bardzo naprawdę utalentowany chłopak, który myślę, że też będzie głośno, ale nie chcę głośno mówić o zawodnikach, którzy jeszcze nic tam nie osiągnęli, tak? Jak ja to mówię, niech efekty robią hałas, tak? Także lepiej spokojnie i pokornie pracuj, bo na ten sukces, na to, że zawodnik przejdzie do pierwszego zespołu, a następnie zadebiutuje, to jest naprawdę bardzo wiele składowych, tak? Bardzo wiele. Praca, wiadomo, no gdzieś trochę szczęścia, trochę i warunki wzrostowe, i podejście, i przygotowanie, i prowadzenie siebie. To jest wiele, wiele składowych. To nie jest taki hop-siup, że tylko praca trenera. To też praca rodziców, praca innych trenerów, trenerów, którzy też się, trenerów przygotowania motorycznego, trenerów, którzy pierwsi prowadzili tych zawodników. To też trzeba o nich wspomnieć, bo często jest tak, że mówią się, że jeden trener wszystko gdzieś tam dowie. Ja zawsze mówię, że wiadomo, jeden bądź drugi trener większy miał wpływ na jednego czy drugiego zawodnika, ale myślę, że też trzeba wspomnieć o tych trenerach, którzy robią nabór, tak? Bo to jest ciężka praca. Ich znaleźć, ich wyłapać, ich czasami nawet przyciągnąć do klubu. Jak sobie przypomnę, nie wiem, Bartka Żynela, pierwszego mojego bramkarza, tak? Bartek trenował karate i grał na klarnecie, szczerze mówiąc, tak? I było rozdwojenie, czy Bartek tu, czy Bartek tam, tak? No i to też jest praca trenera wtedy. Jednak tu i rozmowa z rodzicami, i rozmowa z nimi, i wiecie, trzeba wejść w głowę dzieciaka, tak? Gdzie, w którą stronę pójdzie, gdzie pójdzie, jak pójdzie, nie? Mhm. Właśnie, Bartek Żynel to jest... Osoba, twój pierwszy wychowanek, z którym najdłużej pracowałeś, bo mówiłeś, że z Tomkiem Kulchawikiem przez wiele, wiele lat pracowaliście w roczniku 98. Tam był bramkarzem właśnie Bartek, który poszedł z Jagiellonii, wypromował się w zasadzie, grając tutaj do Red Bulla Salzburg, gdzie zresztą wygrał Ligę Mistrzów. No właśnie. Myślę, że tutaj mogę ja powiedzieć, tak, że Bartek Żynel to jest taki pierwszy, mogę powiedzieć mój, taki rodowity, z którym 7 czy 8 lat pracowałem. Od małego. Miałem go od perełki takiej małej i to mogę powiedzieć, że tak, on, tak, tylko przez moje ręce przyszedł i poszedł, tak.
wrócił do Salzburg, tak, i zadebiutował no, w Ekstraklasie, no 9 meczów rozegrał, tak. No teraz troszeczkę mu nie poszło, jest w trzeciej lidze w Niewinie, ale też warto wspomnieć, że z tego zespołu był bardzo fajny dzieciak, o tym się głośno nie mówi, tak, Kamil Wójcik. Chłopak, który lepiej grał na przykład nogami od Bartka Żynela, ale nie miał wzrostu. Technicznie od niczego od niego nie odbiegał. Ale chłopak się fajnie odnalazł, bo możecie to sprawdzić, jest w Ekstraklasie Uniwersytetu Warszawskiego w futsalu. Realizuje się, tak? Więc piłka nożna daje takie możliwości, że wiadomo, podstawy gdzieś tam w jakiejś klubie często młodzież, czy tam zawodnicy łapią, a później idą, czy w beach soccerze się realizują, czy w futsalu. Wielu innych tych odłamów piłki nożnej można powiedzieć, tak? Mhm. Także to też jest taka, Kamil był z nami 8 lat, mówi, nie miał wzrostu, ale miał takie samo zaparcie, tak chciał grać w tą piłkę, że od drugi sezon będzie teraz w Ekstraklasie futsalu grać i studiuje z tego co wiem geologię na Uniwersytecie Warszawskim. To też jest taki, no wiadomo, trzeba o takich rzeczach też mówić, nie? Bo to, bo często wiadomo, z takiego jednego, drugiego rocznika wyjdzie ci dwóch, trzech zawodników, ale trzeba też tych moich zawodników przygotować na plan B życia, nie? Co będą robić innego? Czy studia, czy praca, czy może w innym charakterze w piłce nożnej pracować, czy tam coś się realizować? Powiedz, Piotrek, z tych zawodników, których prowadziłeś, który w twojej ocenie miał taką największą determinację, żeby cokolwiek osiągnąć w futbolu? Albo inaczej, żeby osiągnąć coś wielkiego? Czy może wszyscy charakteryzowali się taką determinacją? Myślę, że Bartek Drągowski był taką osobą, która po prostu była bardzo postawiła wszystko na jedną kartę, bo i pamiętam, Bartek Drągowski ze mną jeździł na obozy bramkarskie na drugi koniec Polski, tak, rodzice nie bali się go dać gdzieś tam, żeby pojechał. Myślę, że tutaj taka póki co determinacja, no i no nie chcę, myślę, że taką determinację widzę też u Miłosza Pikutowskiego. To jest chłopak 2-6 rocznik. Myślę, że tutaj chłopak naprawdę, nie chcę głośno mówić tutaj o tych rzeczach, bo to różnie bywa jeszcze, może uraz, kontuzja, może wiele się zdarzyć, tak? To jest naprawdę, ale myślę, że tutaj też widzę, tak? Taką determinację, chęć rozwoju w wielu kierunkach, tak? Także tutaj... Mhm. No właśnie, przejdziemy może na chwilę na to nasze jagiellońskie podwórko, bo ostatnio duża fala krytyki spadła na Xaviera Dziekońskiego, głównie oczywiście za mecz pucharowy z Lechią Gdańsk. Gdybyś ty jako trener miał ocenić w skali od 1 do powiedzmy 5, jaką ocenę byś za ten mecz wystawił Xavierowi? Z jednej strony oczywiście wszyscy wiemy... Gdzie 5 najwyższa? Tak, 5 najwyższa, 1 wiadomo. No, to myślę, że te takie 3, 2,5 może nawet, tak? Wiadomo, nie pomógł, tak? Tylko... Nam bardzo łatwo osądzać, tak wiadomo, jeśli Xavier myśli o poważnej karierze swojej, to nie może takiej bramek puszczać. Rozmawialiśmy na ten temat, ja, trener Mamrot, rozmawiał z Xavierem, ale mówię, jeśli on wyciągnie wnioski z tego meczu, z tych bramek, tak, i przyłoży to później na swoją pracę, determinację na przyszłość i nie popełni takich błędów, to okej, bo jest jeszcze młody chłopak i ma prawo popełniać błędy, tak. Gdyby był doświadczonym bramkarzem, miał 27-8 lat, a przypomnij sobie, że on dopiero kończy, za 2 tygodnie skończy 18 lat. Wiadomo, no, ma prawo jeszcze te błędy popełniać. Każdy z zawodników popełnia gdzieś tam błędy. Napastnicy nie strzelają z metra czy z dwóch, to też jest ich błąd, tak? Wiadomo, jak napastnik nie strzeli 3, a strzeli 2, to nikt nie będzie mówić o tych 3 niestrzelonych. Bramkarz jest, jak zawsze mówię, im saperem. Twój jeden błąd powoduje to, że tracisz bramkę. Zawsze swoim bramkarzom, wszystkim mówię, kogo nie zapytacie, możecie to zapytać, których trenuję, szkole, czy gdzieś tam, pamiętajcie jedną rzecz. Najłatwiejsze są najtrudniejsze piłki. Bo często oni są zdekoncentrowani, oni już myślą, co mogą zrobić dalej. Oni często, ja już on złapałem, on już to. I oni bardzo często lekceważą. Przykład, zobaczcie na finał Ligi Mistrzów, tak, Karius, co popełnił. Identyko błąd na poziomie high level, tak. Wiadomo, no każdy był zły, bo każdy chciał przejść ten Puchar Polski. Brawo dla Xaviera mimo wszystko, że później grał ten mecz, grał, karnego obronił, tak? Miał jakąś jedną, dwie sytuacje jeszcze. No mówię, jeśli wyciągniemy z tego wnioski, on wyciągnie z tego wnioski i pójdzie dalej, to będzie wszystko dobrze, moim zdaniem. Mm-hmm. Właśnie Xavier ten rok zaczynał z bardzo wysokiego C. Wszyscy pamiętamy mecz z Legią tutaj przy Słonecznej, gdzie co by nie mówić, po prostu wybronił nam ten mecz, bo gdyby nie Xavier, byśmy ten mecz przegrali, to wysoko. Wybrany jako młodzieżowiec miesiąca, wybrany do 11 kolejki.
No a potem... Reprezentacja Polski, raz, drugi raz, tak? To a też... potem zaczęły się te błędy sypać. Oczywiście, tak. Myślę, że Xavier jeszcze nie raz popełnił błąd w swojej karierze piłkarcy, tylko aby tych błędów było jak najmniej i aby po prostu wyciągał wnioski, tak? Wiadomo, ten ostatni rok dla niego był, myślę, taki... Roller coaster, tak? Bo i ekstraklasa. Tak jak mówiliśmy, tak, młodzieżowiec miesiąca, 11 kolejki, kadra Polski raz, kadra Polski drugi raz, to jest naprawdę... mega, tak, dla niego w rozwoju i w ogóle, tak. To, że coś się wydarzyło, trudno się wydarzyło, ale musi mieć determinację, wrócić do gry, do pracy, do jeszcze cięższej pracy, więcej uwagi, więcej koncentracji, więcej uwagi, jeszcze być bardziej determinowany wobec tego wszystkiego. Jaka jest twoja rola jako trenera po takim meczu, kiedy Xavier, no co tu mówić, zawali mecz, tak? Szczególnie taki pucharowy, gdzie powiedzmy w lidze zawsze się mówi, te punkty możesz odrobić, nie? No tu jest puchar, no odpadasz, sorry batory, do widzenia, cię nie ma. Kolejna szansa dopiero za rok. Jaka jest twoja rola jako trenera, żeby podejść i powiedzieć, Xavier, nic się nie stało, a może Xavier, więcej koncentracji, albo Xavier, zobacz, kolejny twój błąd, odskoncentruj się bardziej, ogarnij się, czy może jeszcze jest jakiś inny sposób? Krzyczenie czy opierdzielanie tu nic nie da, tak? On sam w sobie widać było, jak wrócicie powtórkę tej bramki drugiej, jego minę, ona mówiła wszystko, tak? On sam w sobie widzę, że on to bardzo mocno przeżywał i na pewno przeżywa gdzieś tam jeszcze mniej lub bardziej. Po meczu w ogóle nie prawie 3 tygodnie nie rozmawialiśmy, dopiero na drugi, trzeci dzień, on troszkę ochłonie też. Wiadomo, i trochę wsparcia, i trochę rozmowy, później analiza wideo, bo jak sobie przypomnimy, mecz z Termaliką miał podobną sytuację, bodajże w trzeciej kolejce mieliśmy, gdzie też prosta piłka z boku była wrzucona, przeszła mu przez ręce i zareagował wybiciem tej piłki, tak? Podobne sytuacje i więc dziś ten błąd, ten sam się, można powiedzieć, powtórzył, tak? Więc rozmowa, jeszcze raz rozmowa, a następnie później w treningu przyłożyć może więcej czasu na chwyt piłki, który, wiadomo, gdzieś tam może mu troszeczkę szwankuje. Pytanie mamy właśnie, Elemelek z czatu. Według trenera, jakby trener mógł ocenić umiejętności, atrybutów bramkarskich między Xavierem a Pawelsem? A Pawelsem? Xavier zdecydowanie gra lepiej nogami. Tutaj nie ma co mówić, zarówno lewa noga, prawa noga, dłuższe podanie wykonuje. Natomiast Pawels ma przede wszystkim ogromne doświadczenie. W wielu meczach umie ustawić lepiej obronę, odważniejszy jest w kierowaniu tą obroną. No Xavier jeszcze tego tak do końca nie ma, on się tego uczy wszystkiego, tak? Wiadomo, z każdym meczem będzie nabierał takiej wprawy. Musi sam się też dużo uczyć, tak? Zawsze mu mówię, podpatruj Pawelsa, czy innych nawet bramkarzy, pytaj Pawelsa, jak to, jak tamto. Również ode mnie, tak? Gdzieś tam dostaje różne sygnały. Na pewno tutaj duża gra nogami. Tutaj, chociaż Paweł nie jest to, że źle gra nogami, ale myślę, że tutaj Xavier bardziej taki spokojniejszy jest przy tym wyprowadzaniu piłki od Pawelsa. Pamiętam takie momenty, szczególnie w ubiegłym sezonie, kiedy Xavier, wchodząc, będąc jeszcze takim totalnym gołowąsem do Ekstraklasy, potrafił, pamiętam w meczu z Górnikiem była taka sytuacja, że walczył o futbolówkę bodajże z Jesusem Jimenezem, tego już nie pamiętam, kiedy po prostu go tak jak dzieciaka zwiódł przy linii bocznej, wtedy siedziałem, oglądałem to spotkanie obok Maćka Bortniczuka i po prostu wszyscy ryknęliśmy śmiechem, że no, 17-latek tak się bawi z czołowym napastnikiem Ekstraklasy, później tak samo wziął na zamach Flavio Paixão, kiedy Jagiellonia wygrała w Gdańsku w styczniu tego roku. To chyba świadczyło, że w tamtym momencie Xavier miał wielką pewność siebie. Zgadza się. Poza tym myślę, że wtedy jeszcze tak go dokładnie kluby nie analizowały jak teraz, tak? Kluby teraz analizują każdego zawodnika, tak jak my analizujemy innych bramkarzy, drużyny przeciwnej nas też analizują, tak? Więc Xaviera też już będą obserwować. Wtedy myślę, że tak do końca może do niego nie podchodzili, ale mimo wszystko odwaga i spryt Xaviera dużo o nim świadczy, tak? Ale mówię, tutaj naprawdę brawo za to akurat, tak, także, ale mimo wszystko jest to ryzykowne, bo w momencie jakby stracił piłkę, stracił bramkę, no to wtedy jest wiadomo, troszeczkę to inaczej wygląda. Fajnie to z boku wygląda, ale mimo wszystko w tej strefie aż tak nie ryzykuje moim zdaniem. No właśnie, można powiedzieć, w podobnym wieku mieliśmy dwóch bramkarzy o zbliżonym poziomie umiejętności, mam na myśli Xaviera i Bartka Maliszewskiego. No, pozycja bramkarza jest taka, że zawsze może bronić tylko jeden, tak? Bo to nie jest, nie wiem, napastnik czy środkowy pomocnik, gdzie jeden dostanie 50 minut, drugi dostanie 40, tylko wiadomo, że jak wskakuje bramkarz, to raczej wskakuje już tak na dosyć długo. Jak z perspektywy czasu oceniasz transfer Bartka do Parmy? Jak oceniam? Chciał wyjechać i wyjechał, szczerze mówiąc, tak?
Bartek miał bardzo dużo braków, uważam. Był troszeczkę, uważam, takim zaniedbanym chłopakiem, szczerze mówiąc, bo uważam, żeby gdzieś tam wcześniej wpadł taką maszynkę trenera bramkarzy, kogokolwiek, szczerze mówiąc, który by więcej pomógł gry nogami, czy nad chwytem opracował, czy ogólny jego rozwój. Myślę, że mógłby mieć, myślę, że tam zajęli się nim dobrze, tak? Ale myślę, że tutaj, jeśli miałbym ich porównać, i to Xavier był dużo dalej w przodzie, tak? No Xavier był w Akademii trenowany przeze mnie chyba z 2,5 roku, tak? Bodajże. Bartek troszeczkę krócej. Myślę, że troszeczkę on za późno wszedł te ramy takie systematycznie i regularnie pracy z trenerem bramkarzy. Wyjechał, z tego co wiem, rozwija się, jest zadowolony, tak? Także no chwała, to też trzeba powiedzieć, że kolejny od nas poszedł. Oby zobaczymy, jak dalej się będzie rozwijać, tak? Bo to wiadomo, nie jeden wyjechał, ale taka sztuka się odnaleźć za granicą, no i przebić się gdzieś tam wyżej czy dalej, tak? Bo to jest ważne. Można powiedzieć, że w przypadku Xaviera, jak i Bartka, podobna historia, bo wiadomo, no Bartek trafił do Parmy, gdzie mu za chwilę sprowadzono Gianluigiego Buffona. W tej chwili Bartka włączono już do pierwszej drużyny, jest oficjalnie zgłoszony do rozgrywek Serie B, nawet w meczu o Puchar Włoch znalazł się w kadrze meczowej. Na ile dla takiego młodego gołowąsa istotne jest to, żeby mieć obok siebie no, takiego starego mistrza? W przypadku Gianluigiego Buffona to mówimy o gościu, który był swego czasu topem na świecie. Myślę, że to jest straszne, to jest takie... No mega, tak, bo to jest chodząca historia. Wszystkiego możesz zapytać, wszystko możesz się nauczyć. Często widzę nawet Pawelsa, tak, jak zwraca uwagę nawet młodszym bramkarzom, tak. Przychodzi Miłosz Piekutowski na trening i mówi, dlaczego robisz tak, a nie inaczej, dlaczego tak, a nie inaczej. Więc myślę, dla takich bramkarzy, młodych bramkarzy, to jest ogromne wsparcie, tak, bo trenują z ludźmi, którzy, kurna, topcą, tak. I oni widzą, co robią, jak robią, pytają, mają to oni mają takie umiejętności, taką wiedzę, gdzie tego się nigdzie nie kupi, tego się nigdzie nie przeczyta, żadnej gazecie, żadnej książce, tak? To są chodzące takie rzeczy, które, czy nawet zapytać, jak się zachować przy karnym, tak? Na to zwrócić uwagę, na zawodnika, na to, czy na tamto. To są takie kruczki, takie ciekawostki, których po prostu nie wie się, nie kupisz tego nigdzie, nikt ci tego nie powie, tak? A tutaj myślę, że to powinien być wdzięczny losowi i swojemu to, że tak trafił, tak? Oby jak najdłużej tam był ten Luigi Buffon, bo naprawdę tylko korzysta z takich ludzi. Mhm. Tylko korzysta, bo to są chodzące legendy, które po prostu ci wszystko powiedzą, wszystko pokażą. Mhm. Mamy pytanie, bo wiemy, że w przeszłości uczyłeś się, właśnie byłeś nauczycielem WF-u w technikum budowlanym, tak, geodezyjnym. No i jest pytanie, czy będzie pan prowadził, niestety Niku nie powtórzę, bo Nik jest, okay, że tak powiem, napisany samymi praktycznie z półgłoskami, ale czy będzie pan prowadził jeszcze zajęcia futsalowe w budowlance, a może założy pan sekcję futsalową w Jagiellonii? W budowlance nie wiem, jestem na urlopie bezpłatnym w tym momencie. Chłopcy miło wspominają, tak, bo prowadziłem w szkole przez 13 lat futsal i zdobyłem z nią 3 razy mistrzostwo województwa. Jak przychodziłem kiedyś do szkoły, są 4 ligi futsalu, lidze wojewódzkiej, młodzieżowej. Szkoła była w 3 lidze, no i doprowadziłem ją 3 razy do mistrzostwa i tam 2 razy chawice, raz trzecie. No niestety w tym momencie myślę, że przez najbliższy rok na pewno nie wrócę do szkoły. Nie chcę wybiegać tak w przód, bo wiem, że życie jest bardzo przewrotne i myślę, że moi koledzy się zajmą młodzieżą w szkole, także myślę, że nie będzie tam źle. No właśnie, kolejne pytanie. Panie trenerze, kiedy gała w ZSBG? nie wiem. nie wiem. Okej, okay, dobrze. To w takim razie pytanie pozostaje otwarte. Mhm. Piotrek, pogadaliśmy trochę o twojej przygodzie z trenerką, ale też nic nie wspomnieliśmy o twojej przygodzie jako zawodnika, a przecież w przeszłości broniłeś także w Jagiellonii Białystok, chociaż tak jak Bartek, tak jak Xavier, dorastałeś przy dużo bardziej doświadczonych kolegach. Zgadza się, tak? Tylko mój trener był trener Cezary Łaski. I myślę, że ci współczesna młodzież ma 3 razy lepiej niż ja miałem. My mieliśmy. Mają boiska, mają szatnie, mają sprzęt,
dostęp do trenerów przede wszystkim mają, tak? W momencie, jak ja kończyłem ten wiek przejścia z juniora do seniora, klub spadł do czwartej ligi, z tego co pamiętam wtedy, tak? Więc to był taki ciężki okres w Białymstoku, w klubie było wielu bramkarzy z mojej drużyny, czy wyżej, ciężko byłoby się gdzieś tam przebić, nie było drugiego zespołu, tak jak jest teraz też, no i wtedy był taki rozdwojenie, co robić, jak robić, tak? No i niestety, znaczy niestety, postawiłem na studia, tak? AWF w Warszawie, więc tam poszedłem na studia. Na studia grałem tam troszeczkę w KS Raszym wtedy. Po studiach wróciłem tutaj, grałem w Michałowie zarówno, później w Iskrze Narew troszeczkę też. Gdzieś tam grałem w czwartej lidze. Także taki epizod wojewódzki, tak. Także wielkiej piłki to nie było, ale mówię, no teraz młodzież ma dużo lepiej. Dużo lepiej. Ja miałem trening bramkarski raz w tygodniu. Czasami go nie miałem, szczerze mówiąc. Trening bramkarski, który miałem, kurna, 25 lat temu. A teraz jak to wygląda? No to troszeczkę to wszystko ewoluuje, tak? W warunkach, jak miałem, mógłbym zacząć opowiadać, zanim ja miałem trening bramkarski na sali gimnastycznej, to musiałem najpierw przenieść 30 materace z kolegami swoimi, tak? No i to już była rozgrzewka bardzo dobra, no. Oczywiście, jakbym zaczął mówić chłopcom, to oni by troszeczkę z innej tej planety patrzyli na to, tak? Albo trening na przykład w Piaskownicy, gdzie w skok dalej jest tak robiony. Mhm. No patrzy się na to, oczywiście to też ma swoje atuty, bo nowy bodziec, skoczność, ćwiczymy, tak, gdzieś tam troszeczkę inaczej to wygląda, ale to niestety to były takie czasy wtedy. Skąd w ogóle u Ciebie zrodził się pomysł na pracę jako trener bramkarzy? Bo... Chyba przez to, że gdzieś tam człowiek grał w przyszłości, tak. Podobało mi się to, gdzieś tam na studiach tak po cichu myślałem, co robić, jak robić, gdzieś tam... Mimo wszystko, no i po tych studiach chyba jak wróciłem do Białegostoku, tak, bo tak zastanawiałem się, co robić, jak robić, no i myślę, że gdzieś tam już po kilku latach pracy w Jagiellonii już tak dochodziło do mnie gdzieś tam wewnątrz, że jednak się tym bramkarzami zajmiesz, dobrze ci to idzie i no i zaczął się kształtować konferencje, niekonferencje, szkolenia, staże jakieś zaczął jeździć, także gdzieś tam tutaj i tak poszło. Pytam nie bez kozery, bo jeżeli dobrze kojarzę, być może się mylę, ale doszedłem do takiego etapu, jesteś pierwszym w ogóle białostockim trenerem bramkarzy w Jagiellonii Białystok. Do tej pory wszyscy byli przyjezdni. Wcześniej chociażby, czy Jarek Tkocz, czy Paweł Primel, czy Grzesiek Kurdziel wcześniej Rysiu Jankowski, czy Jarek Bako. No to wszyscy to byli ludzie gdzieś tam z Polski. Natomiast ty jesteś pierwszym takim białostoczaninem, który tutaj uczy białostockich bramkarzy. Można powiedzieć, dopiero w 15 z rzędu roku gry Jagiellonii w Ekstraklasie. No właśnie, to też się złapałem na tym, że no to jest też przywilej pierwszego trenera, tak? Bo często jest tak, że ten pierwszy trener, jak przyjeżdża do danego klubu, to ma swój sztab trenerski. Więc to tak tutaj, no mówię, ukłon w stronę klubu i trenera Mamrota, że dostałem takie obdarzone zaufaniem i docenieniem też z drugiej strony. No cieszę się bardzo, tak? To jest takie wyróżnienie, no i też mówię, no czuję takie wsparcie tutaj z każdej strony, także jednak swój człowiek taki, no i w Białymstoku i w ogóle. Mhm. Z tej twojej dotychczasowej pracy tutaj, głównie umówmy się, w drużynach Akademii, ostatnie lata w zespole rezerw, taki twój moment, który wspominasz tak najmilej, najcieplej, który byś wybrał? Czy jest w ogóle taki? Myślę, że jeszcze przede mną. Okay. Myślę, że jeszcze przede mną. Nie no, takim... Wiele tych momentów było, tak, bo i... Nie no, tu naprawdę tu też w 2013 roku między innymi Mistrzostwo Polski zdobyliśmy, wiadomo, z kadrą Podlasia, ale to na bazie chłopaków z Jagiellonii Białystok. Taki miły moment, ale myślę, że taki bardzo miły moment to był 3 czerwca tego roku, tak, kiedy w Boże Ciało pani prezes do mnie zadzwoniła. Panie Piotrze, czy jest pan zainteresowany, tak, więc to było takie... No to było coś takiego, co taki ciepły, wielki wiatr, poryw docenienia i no i że jedna z moich kandydatur była moja osoba, także to było takie, myślę, że ten taki przesympatyczny moment jeszcze przede mną, mam nadzieję, że jeszcze to mnie czeka. Mhm. Okej, jeszcze ostatnie pytanie z czatu, nie wiem, czy to jest w ogóle coś związane, ale czy to prawda, że trenował pan Armatiego Noctis? Nie wiem, o co chodzi, czy w ogóle cokolwiek kojarzysz z tym? Nie, czy nie. Ktoś sobie, okej, dobra, w porządku. No, komentarz wycofany, dobra. To mniejsze o większe. Dobrze, powoli dobiega nasz czas do końca.
Jednocześnie chcielibyśmy w ogóle tutaj się podzielić bardzo radosną informacją z tego względu, że nasz SLO Bartek Kadłubowski dzisiaj, czyli 29 września, został ojcem, tak więc Bartek, brawo, Bartu! Gratulujemy ci, tak, tutaj nasza realizatorka też świętuje. Okej, przepraszam, jeszcze jedno pytanie. Mhm. Nasz redakcyjny kolega Marcin Łychowit. Panie trenerze, pytanie o Miłosza Piekutowskiego. Był już na obozie letnim w Kępie, obecnie regularnie broni w drużynie U17. Zbiera dobre recenzje za swoje występy. Jak trener ocenia jego potencjał? I czy to jest, bo to jest, zdaje się, kuzyn Adama Piekutowskiego, w przyszłości bramkarza Wisły Jagiellonii. Czy coś ci jest wiadome, żeby Adam Piekutowski miał jakikolwiek wpływ na jego... Nic nie wiem, szczerze mówiąc, żeby to były jakieś koligacje rodzinne, szczerze mówiąc. Miłosz mi sam się przyznał, tak więc... A, okej. Okay. No to wiesz więcej ode mnie, szczerze mówiąc, bo ja akurat tego nie wiem. Miłosz jest bardzo solidnym dzieciakiem. Bardzo pracowitym, bardzo inteligentnym i widać, że wie, czego chce. Potencjał ma duży. Zresztą uważam, w każdym z nich drzemie bardzo duży potencjał. Potencjał ma każdy, ale jeśli nie dodamy tego pracy, jeszcze raz pracy, determinacji, to nic z tego nie będzie. Oni wszyscy o tym wiedzą, dokładnie o tym, także Miłosz gra ze starszymi i to jest plus dla niego, także myślę, że on powolutku dojrzewa, rozwija się, podrósł teraz znowu, więc oby tak dalej. No właśnie, jutro wyjeżdżacie do Lubina. Do Lubina, to jest dla siebie szczególnym stadion w Lubinie, bo tam debiutowałeś jako, no co tu nie mówić, trener bramkarzy pierwszej drużyny Jagiellonii Białystok. Debiut może nie wypadł okazale, bo była tam dosyć wysoka porażka. 3-0. Tak, 0-3. Jadę w bardzo specyficzne miejsce i mam nadzieję, że jutro, w piątek będzie nam szczęśliwe. Dlaczego? Bo to też taka, zbiegło się wszystko. 2 lata temu, kiedy byłem tam na stażu trenerów bramkarzy, w 2019 roku, kończąc ten staż, Jagiellonia przyjeżdżała do Zagłębia Lubin na mecz wtedy. Wtedy było podejrzewam H2-2, tak? No i tak jak to los chciał w życiu, że minęły 2 lata, a ja jadę tam jako trener bramkarzy, tak w tym roku, tam nie pamiętam, którego to marca było, na mecz. No i jakby ktoś mi powiedział, że 2 lata wcześniej, słuchaj, za 2 lata tu przyjedziesz jako trener bramkarzy, to bym powiedział, słuchajcie, weźcie wy ze mnie jechać, nie róbcie za przeproszeniem. No i teraz mam nadzieję, że wynik się odwróci i pojedziemy po pewne 3 punkty. No tak, początek jest, a jeszcze jest komentarz do Binika Piekutowskiego. Miłosz nie jest rodziną pana Adama, tak? Więc tutaj chyba mnie Miłosz skutecznie wkręcał. Okej, dobrze, przyjmuję to jako pewnik. No nieważne, w każdym razie to już zostawiamy na inną okazję. Być może będzie okazja zaprosić Miłosza, to nam wyjaśni dokładnie, o co w tym chodziło. Tak więc tak to. Dobrze, Piotrek, dziękuję ci bardzo za czas bardzo spędzony dzisiaj. Dziękujemy również Państwu za to, że byliście dzisiaj z nami, że tutaj... Zadawaliście, byliście bardzo aktywni na tym dzisiejszym czacie. Dziękujemy Wam za obecność i przypominamy, piątek, godzina 18, stadion w Lubinie. Jagiellonia Białystok będzie walczyła o pierwsze wyjazdowe zwycięstwo od marca. Tak, od marca, kiedy wtedy wygraliśmy w Poznaniu z Lechem 3-2, tak więc czas odwrócić tę bardzo długą, trwającą już ponad pół roku niemoc. Uda się? Mam nadzieję. Tak, wszyscy na to liczymy. Natomiast za dzisiaj bardzo Państwu dziękuję. Moim i Państwa gościem był Piotr Grzybko. Dziękuję bardzo. Trener bramkarzy w Jagiellonii Białystok. A ja się kłaniam Państwu bardzo, bardzo nisko. Do usłyszenia, do zobaczenia. To był program Studio Słoneczna. Dziękuję. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.